Cześć, ja jestem Igor i w dzisiejszym odcinku pokażę wam kemping pod czarnym bocianem. To wygląda recepcja, to jest taki wjazd. No i teraz zapraszam was na pokaz kempingu. Tutaj mamy domki. Teraz jak nie ma przyczepy, to można sobie do takiego domku przyjechać. Można sobie tutaj auto postawić. Tutaj jak pójdziemy, jak widać, pada śnieg. I tutaj jak pójdziemy, to dzisiejsze śmieci. No to jest dalsza część parkingu dla samochodów do domków. I tam dzieci lepią bałwano. Ale tam nie będziemy chodzić. Tam tych rozmawiam, to tam nie będę chodził, nie będę przeszkadzał. I to jest taki plac zabaw dla dzieci. Takie ławeczki, dzieci sobie tutaj mogą się pobawić, a rodzice mogą sobie tutaj usiąść. Tak tutaj wygląda plac zabaw, jest zjeżdżalnia, jakiś taki kwiatek albo drzewo, ustawki, można sobie tutaj kamperem stanąć. Tutaj przyczepki, te taczki i tutaj można sobie zrobić grilla, tutaj rozpalacie ognisko, a tutaj sobie grillujecie kiełbasę. O, tutaj to się kręci i się to opuszcza i można sobie zrobić grilla. Tutaj są przyczepy. Czekajcie, muszę się wrócić, zaraz odwracam. Muszę się wrócić, bo tam jest śnieg, nie się muszę przełożyć butów. Dlatego mam przemoczone. A więc troszkę lipa. Ale tutaj można sobie kupić drzewo i można sobie zapalić grilla. Tutaj jak pójdziecie od recepcji, no to tutaj jest. Tak jest. I można powiedzieć, że skrzyżowanie. Tutaj my stoimy autem, a ty przyczepą. Państwo koło nas kamperami. Tutaj też można się stać kamperkiem. Jeden kamper, drugi. Tutaj chyba dzisiaj będzie impreza Andrykowa, ale nie wiem do końca, czy tutaj, czy gdzieś indziej, to chyba tutaj. No tak tutaj państwo mają. A znajdujemy się w Cieszynie na kempingu pod czarnym bocianem, o którym mówiłem. I mamy niedaleko do granicy czesko-polskiej, a więc może później tam pójdę przejść. No i zobaczcie. Tutaj mamy już drogę na tym płotem. Tutaj kamperek, przyczepka, kamper. Tutaj kamper van. No i tak to tutaj wygląda. Wszystko ładnie tutaj zrobione. I pan ma Edwardy K0 urlop. Tutaj są wymywalnie, już tam podejdę. To są umywalnie, to jest rzut dla szarej wody. To jest umywalnie, tak one wyglądają. Na zimę jest oczywiście zakręcona woda. Tutaj są toalety, świetlnica i jadalnia, a tutaj są toalety męskie. Tylko że byłem tam przed chwilą i była tam pani sprzątaczka, ale nie będę tam teraz chodził. Tutaj można sobie przyczepą stanąć koło toalet. Jest dużo przyczep, dużo kamperów. Tutaj mamy toaletę damską
i zrzut toalety chemicznej. Tu mamy saunę. No i co jeszcze? Wolne miejsca do stawania przyczepą lub kamperem. I gaśnice. Jakby coś się stało, to tutaj są gaśnice. Okej, tutaj mówiłem rzut szarej wody. No i idę dalej. No i to w sumie jest cały camping. Jest taki most. Tam, jak dobrze pamiętam, momencie już kiedy byliśmy na Sylwestra, bo tam jest już ła, tam są już ła Czechy, ale nie jestem do końca pewny i nie będę wam mówić źle, więc nie wiem do końca, bo byliśmy to rok temu, jeszcze dwa lata temu, przepraszam. A teraz jesteśmy na imprezie Andrzejkowej i dziś wieczorem ona będzie. No i tak to wygląda. Tak, my stoimy tu. Jak Państwo, kamperami koło nas. Tutaj kamper za tacy autem. Tutaj nasza przyczepa. No i tu można sobie jeszcze stanąć. Tu. Tak to wygląda. No i nie do tyle. A teraz już pod sam koniec pokażę wam, jak wygląda toaleta, bo już nie ma pani sprzątaczki. To jest pierwszy biszuar. Jedna toaleta, druga, trzecia. Zachowaj czystość. Tutaj są umywalki. No i takie prysznica. Jest zasłonka, kotarka. Wszystko fajnie. Jak to wygląda, ale jest tutaj troszkę zimno, a więc zimie nie polecam się tutaj kąpać. Ja wracam się do przyczepki, nazwą mi się żegnam. Do zobaczenia w następnym vlogu. Pa!